Od lipca przy hospicjum Świętego Kamila rozpoczęła swoją działalność poradnia psychologiczna. Mogą z niej korzystać nie tylko osoby przebywające w hospicjum, ale wszyscy gorzowianie. Poradnia jest otwarta zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Nasza poradnia jest pierwszą w Gorzowie poradnią typowo psychologiczną. Tak jak moja koleżanka wspomniała, oferujemy dość szeroki wachlarz usług, pomocy dla mieszkańców Gorzowa. Diagnoza psychologiczna, będziemy zajmowali się zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju. Mamy też ofertę dla osób uzależnionych, dla osób współuzależnionych i chcemy się też zająć psychologicznym poradnictwem zawodowym dla osób poszukujących pracy bądź pozostających w długim okresie bez tej pracy. Chcemy właśnie im pomóc przez takie rzetelne, psychologiczne poradnictwo zawodowe. Można się zgłaszać z zaburzeniami emocjonalnymi, z kryzysami w różnych trudnych sytuacjach, takich jak choroba, rozwód, kryzys małżeński, problemy z dziećmi, utrata pracy, poszukiwanie pracy, czy poważniejsze zaburzenia, zaburzenia zachowania, zaburzenia jedzenia, depresje, nerwice. W poradni pracuje obecnie 5 psychologów. Są nastawieni głównie na prowadzenie terapii zarówno długoterminowej, jak i krótkoterminowej. 3 psychologów zajmuje się pomocą dla rodzin i grup, pozostałych 2 zajmuje się kontaktami indywidualnymi. Psycholodzy podkreślają to, aby nie wstydzić się ani nie bać pomocy z ich strony. Psychika jest takim samym narządem jak każdy inny i nie zawsze możemy... Czy nie zawsze jesteśmy gotowi do radzenia sobie z trudami życia i wtedy potrzebujemy pomocy psychologicznej, ale czasami nasz umysł i nasza osobowość z różnych powodów, najczęściej z powodu urazów, nie rozwija się prawidłowo i wtedy też potrzebujemy pomocy psychologicznej. Nie mamy obaw, że nie będziemy mieli pacjentów. Bardziej mamy taką obawę, czy nasi pacjenci zaakceptują miejsce, bo to jest w budynku hospicjum. A hospicjum, mimo że ma dużo życzliwości mieszkańców, ciągle kojarzy się z czymś, czego chcielibyśmy uniknąć, czyli ze śmiercią. Aby skorzystać z pomocy psychologa, trzeba się wcześniej umówić na wizytę. Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 516 963 035. W lipcu poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku od 9 do 15 oraz od 16 do 19. Poradnia jest czynna również w soboty.